Emocje już powoli sięgają Zenitu na Civitas Metropolitano. Szykuje się piłkarska uczta dla wszystkich miłośników tego pięknego sportu. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Hiszpania zmierzy się z reprezentacją Irlandii Północnej. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. A teraz podstawowy skład reprezentacji Hiszpanii. W bramce Unai Simon. Dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Gayą na bokach. Ferran Torres oraz Mikel Oyarzabal zagrają jako boczni pomocnicy. Z przodu zagra Alvaro Morata. Młodsi kibice mogą tego nie pamiętać, ale o Hiszpanii długo mówiło się, że grają jak nigdy, a przegrywają jak zawsze. Trudno uwierzyć, ale przez całe dekady wirtuozi z Półwyspu zamieniali się w kadrze w bezproduktywnych wyrobników. Wszystko odmieniło Euro w 2008 roku, które zapoczątkowało złotą erę Hiszpanii, zgarniającą kolejne najważniejsze trofea przez następne kilka lat. Rusza więc pierwsza połowa. Alvaro Morata. Ale może teraz będzie szansa. Gol! No czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2-1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. Widać, że stres chociaż na chwilę z niego uleciał. Obejmują prowadzenie i to daje jego drużynie wyraźne szanse na wygranie. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Merino. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Czy będzie z tego bramka? O, to była świetna okazja, by podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. Evans. Faul. Ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz przy piłce.
Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Rodri. Fabian Ruiz. I Ferran Torres. Może być zaraz groźnie. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Chyba będzie gol! Gol! Zdobywa teraz bramkę! Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Do zera. Gramy dalej. Charles. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Rodri. Teraz Morata. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Uwaga, okazja! Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Bramka kontaktowa dla rywali wyraźnie poirytowała menedżera. Jego piłkarze jakby stanęli w miejscu. Nie wróży to niczego dobrego. Nieczyste zagranie rywali. Hiszpanie będą podchodzić do rzutu wolnego. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Lavery. Evans. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Teraz pora strzelać. Piłka do nogi Oyarzabala. Podanie do Rodriego. A jaka szkoda. Podniesiona chorągiewka. Bramka nie będzie uznana. W sumie to ten spalony tu był taki na granicy. No ale decyduje pani sędzia.
nie daje sobie odebrać piłki. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Morata. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Podanie przejęte, piłka odzyskana. I po tym wejściu sędzia przyznała rzut wolny. I Merino. Zagrywa do Moraty. I Ferran Torres. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Luis. Decyduje się na indywidualny rajd. Przerywamy grę. Sędzia uznała, że był spalony. Ferran Torres. Ferran Torres, Hiszpania, coraz bliżej bramki rywala. Morata i bramka! To jest zawodnik, którego piłka słucha się bezdyskusyjnie. Alvaro Morata! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Na tablicy wyników 3-1. Charles. Piłka wybita spod nóg rywala. Rodri. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Piłka do nogi Oyarzabala. Podanie do Rodriego. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. I jak najbardziej słusznie. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Ależ poszedł na przebój. Może coś być z tego podania. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Fabian Ruiz przy piłce. Celne, prostopadłe zagranie. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Zgrywa w pole karne. Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Zduszony ten strzał. Znów świetny blok.
Fabian. Jest coraz bliżej pola karnego. Fabian Ruiz. Mamy rzut rożny dla Hiszpanii. Ależ interwencja w polu karnym. I Ferran Torres. Przejęcie piłki, koniec akcji. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Rodri. Merino. Oyarzabal. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Lavery. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Robin Lenormand. Carvajal. Ferran Torres. Fabian Ruiz przy piłce. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Kibice chcą strzału. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Teraz okazja przed nim. Znakomita interwencja. To mogła być bramka. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. I tracą teraz posiadanie piłki. I to tyle z tej akcji. Morata. I Ferran Torres. Merino. I mamy bramkę. Prowadzą teraz 3 golami.
Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie i proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. I Merino. Rodri. Gra szybka, od nogi do nogi. Przeciwnicy mogą tylko się przyglądać. Czy trafi? Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem 4 bramki przewagi. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. Trzeba było szybciej wybijać piłkę. Mieli sporo czasu, by zażegnać niebezpieczeństwo. Na tablicy wyników 5 do 1. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Uderza na bramkę. Brawo, fenomenalna interwencja. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Piłka do nogi Oyarzabala. Z piłką Morata. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Mikel Oyarzabal. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. Adresatem podania teraz Rodri. Dobre wycofanie ze skrzydła. Znakomita interwencja. Znakomita. Pierwsza połowa dobiega końca. Co by się nie stało, Hiszpania już raczej nie straci do przerwy wywalczonego prowadzenia. Tak, pokazują w tej pierwszej połowie, że potrafią strzelać gole. Grają jak z nut, świetnie operują piłką, imponują skutecznością i naprawdę zdziwię się, jeśli w tym spotkaniu coś jeszcze się wydarzy. Spójrz, to może być bramka. I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę, rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Nie udało się utrzymać przy piłce.
Charles. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Ferran Torres. Fabian. I Merino. Mikel Oyarzabal. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Pewnie teraz kasuje tę akcję. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Lavery. Dobra intuicja, jest przejęcie. Fabian. Oyarzabal. Odegranie do Oyarzabala. Piłka do nogi Oyarzabala. Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Fabian. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Ależ teraz podanie w uliczkę. Tak, proszę Państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w nogach. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką, może sobie pogratulować. Charles. Mocno trzyma się na nogach. Rodri. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Zgrywa w pole karne. Zagrywa do Moraty. Czy trafi do siatki? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Gwizdek obwieszcza koniec pierwszej części w Madrycie. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku.
o takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Morata! I bramka! To jest zawodnik, którego piłka słucha się bezdyskusyjnie. I Ferran Torres. Merino. I mamy bramkę. Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dziś... Czy trafi? Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem 4 bramki przewagi. Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening. Ależ teraz podanie w uliczkę. Tak, proszę Państwa, to jego 2. bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w nogach. Zgrywa w pole karne. Zagrywa do Moraty. Czy trafi do siatki? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już 3. Gramy po przerwie na Civitas Metropolitano. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Morata. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Bardzo dobrze się teraz zastawia w oczekiwaniu na wsparcie w ofensywie. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Charles. Będzie strzał. Uwaga! Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tak, proszę Państwa, piłka w bramce. Tutaj było trochę przypadku, był rykoszet. Spójrzmy na powtórkę. Strzał, rykoszet i gol. Zadecydował łut szczęścia albo pech. Zależy, z której strony na to popatrzeć. Hiszpanie oddają piłkę rywalom. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Fabian. Ferran Torres. Kibice krzyczą, żeby strzelał. Uwaga, okazja! Dalej piłka w grze! No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie.
Udane wejście w przeciwnika. Morata, to musi być gol. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Charles nie traci piłki w tym starciu. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Szansa! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Zagrywa w okolice pola karnego. Niecelne zagranie. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Gavi. Zagrywa do Moraty. Co wymyśli? Ma sporo opcji. Mocno trzyma się na nogach. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Okazja do strzału. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Strata. Przejmują piłkę rywale. Dobrze się zastawia. Utrzymuje się przy piłce. I Ferran Torres. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Jak on to obronił? Doskonała reakcja. Piłka do nogi Oyarzabala. Merino. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Piłka do nogi Oyarzabala. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Szuka, może być groźnie. I jest! Trafia teraz! Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Lavery. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Okazja przed nim teraz. Nie ma! Obronił ten strzał.
Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Gavi. I zdobywa piłkę, teraz tylko dobrze to rozegrać. Morata teraz przy piłce. Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Tak jest! Piękna robota! Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Jednostronny strzelecki popis, zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywali. Morata. Gavi. Piłka do Gaviego. Grimaldo. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie utrzymuje się przy piłce. Dobrze teraz broni, brawo! Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Merino. Hiszpania pozwala odebrać sobie piłkę. I Merino. Morata teraz przy piłce. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Strzał teraz. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Popatrzcie Państwo, przyjmuje piłkę w naprawdę trudnej pozycji. Tyłem do bramki, obraca się i pewnie ładuje piłkę do siatki. Co za rozeznanie w sytuacji. Lavery. Dobrze gra ciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? I Ferran Torres. Przy piłce Morata. Odegranie do Moraty. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być... I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak.
No, same liczby mogą imponować, mówiąc wprost, całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromem. Jest teraz okazja do stworzenia kolejnej groźnej sytuacji. Kibice chcą strzału. Dobrze, zablokowany strzał. Daleko dogrywa w pole karne. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Nie daje sobie odebrać piłki. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Teraz. Czy trafi? Odważnie i skutecznie. Brawo! Gaja. To może być groźne. Będzie kontra. Zagrywa do Moraty. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Kapitalny blok. Było groźnie. Hiszpanie tracą piłkę. Lavery. Gavi. Ferran Torres. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Gaja, adresatem podania. Rożny dla Hiszpanii. Skutecznie teraz broni piłkę. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Co zrobi w tej sytuacji? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Strzelec dobrze przymierzył w krótki róg. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Lavery. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać. Ale sędzia jednak cofnęła tę akcję do momentu faulu. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Próba odbioru i przerwany atak. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Piłka skierowana do Jesusa Navasa.
skutecznie utrzymuje się przy piłce. Na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Piłka skierowana do Jesusa Navasa. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Rywale próbują odebrać mu piłkę, a czy zdoła trafić? Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Korner wznowią z narożnika boiska. Teraz z rogu na 11 metr. Dobra interwencja po tym dośrodkowaniu. Był tam atak, ale koniec końców niegroźny. Gavi. Jesus Navas. I Ferran Torres. Czy strzeli? Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Dobrze, zablokowany strzał. Martin Zubimendi. Jesus Navas. Piłka skierowana do Jesusa Navasa. I Ferran Torres. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Groźnie, może strzelać. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Piłka szybuje w pole karne. Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. No to już prawie koniec meczu. Hiszpania dzisiaj się popisała. Z taką przewagą nie ma szans, by przegrali. To naprawdę udany występ całej drużyny i nie mówię tylko o golach. Zdominowali przeciwnika praktycznie w każdym aspekcie gry. Tu już nic złego im się dziś nie przytrafi. To może być gol! Tak jest! Piękna robota! Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Odbiera czysto w polu karnym. Jesus Navas. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Otóż to! Gol!
Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Nierozważne zagranie, strata. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Ma cenną umiejętność zastawiania się z piłką, czeka na wsparcie. Dobrze przerwana akcja, ale będzie rzut rożny. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Dobre wycofanie ze skrzydła. Bradley. Price. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Jesus Navas. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Zubimendi. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Piłka pod nogami Carvajala. O! Kolejna bramka! Trzeci gol w jego wykonaniu. Proszę Państwa, ma dzisiaj dzień konia! I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, którym udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Price. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Nie daje sobie odebrać piłki. Tak się powinno stopować ataki rywala. Naciskają przeciwnicy, ale twardość. Uwaga, okazja! Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. Dobra okazja na akcję skrzydłem dla Hiszpanii. Jest miejsce. Ależ interwencja w polu karnym. Nie traci piłki w tym starciu. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Co teraz zrobi? Dobre teraz zachowanie między słupkami.
w okolice jedenastki, teraz wrzuca, ale to była łatwa zawiesinka. Bramkarz interweniuje. Carvajal, Ferran Torres, Jesús Navas ma piłkę, Gavi przy piłce. O, i tak to się powinno robić, modelowy odbiór. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Sędzia gwiżdże po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali. No niestety, nie pokazali się dziś z dobrej strony. Ekipa przeciwna zdecydowanie zdominowała środek pola i była skuteczniejsza. Stąd wyraźna porażka. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Tak jest! Piękna robota! Strzał teraz! Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz... Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Co zrobi w tej sytuacji? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do... Piłka pod nogami Carvajala. O! Kolejna bramka! Trzeci gol w jego wykonaniu. Proszę Państwa, ma dzisiaj... Dobre teraz zachowanie między słupkami.